kochani, witajcie! Zapraszam Was dzisiaj na spotkanie z małą, uroczą blondynką. A będzie nią urocza i słodziutka Chelsea, która zaprezentuje Wam razem ze mną dzisiaj ten uroczy zestaw. Chelsea zabierze nas na wspaniałą zabawę do wesołego miasteczka. Zobaczcie, kochani, w czym wyskoczyła do Was Chelsea. Ona już jest gotowa na zabawę w wesołym miasteczku, a usiadła w takim przepięknym, różowym samochodziku. I jak przystało na prawdziwą wakacyjną laleczkę, Chelsea ma wakacyjne, wygodne trampeczki, super fajną studniczkę, a na szyi powieszony ma żółty aparat. Chelsea z powrotem skakuje do samochodzika. Zobaczcie, jak łatwo ją można tutaj włożyć. A zwróciliście uwagę, że na samochodziku z przodu jest białe serduszko? Oto mały przyjaciel Chelsea, czyli uroczy, słodki niedźwiadek. Do tego kolejny mały słodziaczek, czyli piesek. Ale to nie koniec, bo trzeci to jest różowy, słodki, pluszowy niedźwiadek. Chelsea chwyciła za baloniki, za niebieskie i za różowe i czas teraz na kolejną atrakcję. Ale czas, wyciągnęłam największą atrakcję. To chyba się nazywa taki wielki młyn, po prostu wielka karuzela. Jak widzicie, jest na trzy osoby, a ja niestety mam dzisiaj tylko Chelsea. Dla zabezpieczenia mamy tutaj takie uchwyty. No dobra, zobaczcie, Chelsea już usiadła na miejscu. Zabezpieczenie działa idealnie, bo gdy ją zakręcimy, to zobaczcie, nie ma szans, żeby wypadła, wszystko bezpiecznie. O wow, z jaką w ogóle prędkością spada. Patrzcie na to. Wow. O rany, ja nie wiem, czy ja bym się zdecydowała na taką atrakcję, ale widzę, że Chelsea się podoba. Znalazłam takie fajne, super pomarańczowe stoisko z napisem Chelsea. Z tego, co zauważyłam, to jest stoisko na nasze gadżety. Oprócz baloników, które widzieliście na początku, to mamy tutaj jeszcze taki fajny wiatraczek i możemy jeszcze zainstalować, zobaczcie, prawdziwą kasę. Moje wesołe miasteczko będzie gigantyczne. Znalazłam kolejne stoisko, do którego zgodnie z instrukcją, o rany, musimy użyć dużo siły, aby wcisnąć taką jakby złotą kurtynę. Widzę, że tutaj chyba będzie jakiś konkurs, dlatego dołączone jest takie koło. Zabieram moją Chelsea, zobaczcie, zabezpieczenie do góry. I laleczka idzie ze mną. Stanęła przy kole, które możemy naprawdę zakręcić. To jest takie po prostu koło fortuny. No i sprawdźmy, co nam się tutaj pokaże. O, serduszko, ale super. A teraz, o rany, aż cyfra 6. To oznacza, że Chelsea musi wykonać 6 obrotów na tym kole. Zatem zaczynamy. Jedno. Drugie. Trzecie. O rany, jak szybko to idzie. Czwarte. Piąte. I szóste. O rany, dajcie znać na dole w komentarzu, kochani, czy Wy lubicie tego typu atrakcje, bo mi od samego patrzenia już kręci się w głowie. Ustawiłam już moje wesołe miasteczko. Widzieliście już w zestawie różowy samochodzik, ale był dołączony jeszcze przepiękny, błękitny, więc Chelsea będzie mogła przyjść tutaj na tę atrakcję ze swoimi przyjaciółmi. Tutaj wsadzamy uroczego, słodkiego psiaczka. Misiaczek może wylądować o tutaj. O wow, zobaczcie, idealnie tam się trzyma. A przy kole posadzimy uroczego, słodkiego, różowego misia. Zobaczcie, jak fajnie z tym zestawem można zmienić styl naszej Chelsea, ponieważ dołączone były gadżety typu na przykład żółte okulary i super fajny różowy daszek na głowę. Kto ma ochotę na wakacyjne zdjęcie, ten może się zamienić w prawdziwą Chelsea syrenę. Zobaczcie, jak fajnie to będzie wyglądać. Chelsea tylko wystawi tutaj swoją buźkę. O, wow! I została prawdziwą syreną z podwodnego świata! No dobra, co słuchajcie, Chelsea zaprasza do swojego super wesołego miasteczka. Na początku może kupić sobie balonik, ale chyba zdecyduje się po prostu przy kasie kupić bilety.
wybrała pierwszą atrakcję, będzie to samochodzik. Wcześniej był różowy, a teraz będzie niebieski. Dobra, wkładamy naszą Chelsea i zobaczcie, jak on super sunie. Powiem Wam w sekrecie, że on pod spodem ma super fajne kółeczka. Dzięki temu może tak fajnie jeździć. Naprawdę jakby poruszał się po tafli lodu. Chelsea, bawiłam się świetnie, ale to nie koniec. Potrzebujemy więcej przyjaciół, więc razem z Chelsea wołamy: Crazy Monia, dołącz do nas! Hejo, hejo, witajcie ponownie, bardzo dziękuję Sylwii Stoje, że zaprosiła mnie do jej superowego odcinka, gdzie jest superowa Chelsea i razem z nią wybiorę się do wesołego miasteczka. Chelsea jest taka zadowolona i ona mi mówi, że chciałaby wyjść na diabelski młyn. No dobra, no to uwaga, uwaga, Chelsea, nie boisz się? Chyba się nie boi, moi drodzy. Dobra, wpakujemy Chelsea tutaj do środeczka. O rety, ja to umiem włożyć? Chyba umiem włożyć. Okej, okay, najwyżej wyleci z karuzeli i będzie niebezpiecznie. Okej, okay, Chelsea, trzymasz się? Chyba się trzyma. To uwaga, kręcimy. 3, 2, 1 i hopa! Zobaczcie, o rety, kasa się tutaj poruszyła. Chelsea wspaniale kręci się na diabelskim młynie. O rety, też bym tak się, słuchajcie, pokręciła. Naprawdę jej tego zazdroszczę. Słuchajcie, Chelsea zakręciło się w głowie i ona już tutaj nie chce być. Teraz chciałaby pójść sobie troszeczkę na samochodziki, więc Chelsea sobie idzie i spotyka swoich przyjaciół. O rety, jest tutaj słodki psiak, chyba misiak. Dobra, skoro różowy samochodzik jest zajęty, to Chelsea postanawia wejść do niebieskiego i zrobią superowe zawody. Dobra, to uwaga, Chelsea jest już przygotowana i ruszamy. Kto pierwszy dojedzie do mojego kolana? 3, 2, 1 i start! Zobaczcie, o rety! Chelsea, jej się udało. Dobra, teraz muszą zawracać i wracają do mety z drugiej strony. Wow, ale im się to spodobało. Psiaki i misiaki się troszeczkę zmęczyły, więc Chelsea sobie sama pobawi się na tym samochodziku, porobi sobie kółeczka i pojedzie zwiedzać. Dobra, to uwaga, Chelsea podjeżdża swoim rumakiem tutaj i wychodzimy. Dobrze, teraz się będziemy bawić w takim spuście kołem losującym. Ciekawa jestem, co Chelsea dzisiaj wygra. Tak, to uwaga, uwaga, losujemy kołem fortuny, a do wygrania jest słodki misiak różowiutki. Chelsea uwielbia różowe rzeczy tak samo jak jej siostra, więc uwaga, zakręcamy orety. I uwaga, uwaga, wylosowała serduszko, widzicie? A nie, sorry, tu jest strzałka, czyli ma dwójeczkę. Kręcimy jeszcze raz i jeszcze raz. No dobra, damy Chelsea fory, mimo wszystko i tak wygrała misia pluszowego. Czas na nagrodę Chelsea. Spójrzcie, jakiego słodkiego misiaka różowego wygrała, więc Chelsea pakuje się z powrotem do swojej furki razem ze swoją nagrodą i jedzie sobie kupić różowy balonik. Tadam, tadam, tadam! Popatrzcie, Chelsea kupiła sobie różowy balonik z logiem Barbie. Koniec wakacyjnej zabawy. Monia, jak Ci się podobało? Było bardzo świetnie. Z Chelsea to tylko są superowe zabawy. No raczej, ona tylko tak wybiera się w super fajne miejsca. Super fajne są te samochodziki, mega mi się podobają, nie? Tak, a mi się najbardziej to podoba. No, w sumie to koło też jest fajne. Ekstra. Zatem zostawcie kciuki do góry, zasubskrybujcie kanał i do usłyszenia. Pa! Pa!